dużo treningu poświęciliśmy właśnie na wykorzystanie tych sytuacji podbramkowych i na skuteczność oddawania strzałów. I w ostatnim meczu wyjazdowym w zasadzie w Skurwinie naprawdę zagraliśmy bardzo dobrze, strzeliliśmy 3 bramki i jakby tak no, byłem spokojny o to, że już mamy ten etap za sobą. Ale no niestety w dzisiejszym meczu potwierdza się to, że jednak cały czas trzeba pracować. To są bardzo młodzi zawodnicy i oni muszą stale czuć ten komfort właśnie skuteczności, że oni po prostu muszą wykorzystywać, muszą się przykładać, muszą być bardzo skoncentrowani, a dzisiaj nam no, niestety zabrakło, ponieważ no, mieliśmy rzut karny, powinniśmy go wykorzystać, ale niestety no, jeden z naszych zawodników oddał nieskuteczny strzał i dlatego trudniej nam się grało. Chyba też trochę szwankowała organizacja gry w defensywie. No dlatego też poszła zmiana, tak? W przerwie dokonałem zmiany, ponieważ widziałem, że no, nie funkcjonuje to tak, jak powinno być. I no, w drugiej części meczu to troszeczkę wyglądało już lepiej. Prowadziliśmy grę, byliśmy już lepiej zorganizowani, jeżeli chodzi o grę w defensywie. No, natomiast no, jeszcze musimy mocno pracować nad tym, żeby ci młodzi zawodnicy wykorzystywali tę sytuację, ponieważ w drugiej części tam stwarzaliśmy sobie kilka stałych fragmentów gry i musimy też dopracować lepsze wejście w momencie, kiedy idzie dośrodkowanie, kiedy zagrażamy bramce, bo to myślę, że jeszcze jest dużo pracy.